Jestem Mediafan, a to jest blog o mediach, reklamie i marketingu. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem trochę poruszyć temat komentarzy. Komentarze od wielu lat trochę przerabialiśmy na blogach. Teraz pojawiły się też kwestie kasowania komentarzy na vlogach. Czy to wypada, czy to nie wypada, czy to jest cenzura, akta i tak dalej. Ostrzegam, w tym materiale mogą być przekleństwa i co wrażliwsi niech lepiej wyłączą tego vloga, ale gdzieś tam mam swoją własną politykę, jeśli chodzi o komentarze i kasowanie. Znaczy uważam, że nie ma tolerancji dla debili, dla ludzi, którzy zaśmiecają kanał, którzy próbują prowokować, czy powodować, że dyskusja pod filmem na YouTubie zmierza w kierunku, które nie pasuje zupełnie autorowi. Co to oznacza? Że nie mam żadnego ciśnienia, żeby wywołać komentarze typu pierwszy, kto tam lekostroniczy, roka i tak dalej. Komentarze, które zupełnie nic nie wnoszą. Pamiętam też takiego użytkownika, który zrobił taki komentarz. Ciekawe, czy tutaj też muszę akceptować komentarze, czy też będzie wyjebany. Komentarz został przeze mnie wyjebany. Kolejny komentarz tego samego użytkownika. Kurde, tutaj też wszystkie komentarze są wyjebywane. No to kolejny komentarz jest wyjebany. Nawet jeżeli napiszesz to słowo wyjebany gwiazdkami, czy w jakiejkolwiek zmienionej formie, ono zostanie wyrzucone. Dlaczego? Ponieważ nie życzę sobie takiej formuły dyskusji. Mój blog to jest moje miejsce, moje poletko. Właściwie ono należy do YouTube, ale to jest ten mój kawałek podłogi. Ja mogę obrażać kogo chcę, ty na moim miejscu nie możesz. I taką zasadę stosuję. Ona jest może nie wszystkim pasować, ale to powoduje, że wszystkie trolle i wszystkie debile przenoszą się na inne kanały, na inne vlogi, na inne blogi. Mam u siebie jakąś czystość i zupełnie nie przejmuję się kwestiami i oskarżeniami o cenzurowanie komentarzy, czy jakieś tam kwestie związane. Mediafan wprowadza akta. Ja też, jeśli chodzi o moją wrażliwość na komentarze, staram się przełożyć to na taką realną sytuację. Wyobraźcie sobie, że rozmawiamy sobie z kimś na przyjęciu i podchodzi ktoś i wrzuca jakiś komentarz. Tam, ty debilu, masz krzywy kij, krzywe zęby albo głupio gadasz, prawda? I staram się przełożyć na tą sytuację, na moje zachowanie w takiej sytuacji. Takiego gościa bym po prostu wywalił. Wywaliłbym z dyskusji czy z miejsca, gdzie w danej chwili rozmawiamy. I dokładnie tak robię z komentarzami. Albo jeszcze bardziej obrazowa sytuacja. Blog i vlog, komentarze pod nim, to jest moje miejsce, jakby mój dom, moje miejsce w internecie. Jeżeli ktoś przychodzi wam do waszego domu, stra na środku pokoju i zostanie wyrzucony i krzyczy pod domem, że jego prawa wolności zostały pogwałcone, jest idiotą. Takiego debila trzeba usuwać. I to jest trochę moje podejście do komentarzy i zupełnie bym tutaj, szczególnie nowych blogerów czy vlogerów, nie przejmował się oskarżeniami i zarzutami o to, że ktoś kasuje komentarze. Prawo do kasowania komentarzy i moderowania dyskusji należy tylko i wyłącznie do vlogera i takiej też takich ostrych reguł bym się trzymał. Zresztą polecam każdemu vlogerowi stworzyć sobie taki regulamin komentarzy. Może być jawny lub nie. To jest wasze miejsce. Ustalacie wy dokładnie wasze zasady i ton dyskusji, jaka się tam toczy. Jeśli dopuścicie do troli, pozwolicie trollom rządzić w komentarzach, dyskutować z nimi i przenosić dyskusję na zupełnie nieważne tematy, tych komentarzy nikt nie będzie czytał. Ja jestem za usuwaniem komentarzy. No to tyle. Wracam, bo jeszcze na dół zostało trochę metrów do przejścia. Czasem pozdrawiam serdecznie. Na razie.